Dużo ćwiczeń, które tutaj wykonujemy na pływalni, są to ćwiczenia wyprostne, które korygują wady postawy. Pływanie na plecach, pływanie nogami z różnym układem ramion powoduje, że utrwalamy prawidłową postawę ciała. I tą prawidłową postawę ciała utrzymujemy w wodzie poprzez ćwiczenia dłuższy czas. Trudniej jest to na lądzie wykonać, bo to jest żmudne, monotonne. Natomiast w wodzie po prostu zapominamy o tym czasie, a ćwiczenie koryguje nam wadę postawy. Zawodnicy fajnie wyglądają, są wysportowani, smukli. To też w naszych czasach, gdzie tego ruchu jest mało, jeździmy samochodami, przemieszczamy się w sumie w środkach transportu, to taki ruch jest skazany i na pewno warto pływanie uprawiać. Ja już pływam tak jakby od przedszkola, bo kiedyś chodziłam na takie bobo swim tak jakby od 4 roku życia. Najpierw trenowałam u pana Sagana, u pana Kozaka, a teraz już od 4 klasy u pana Sagana jestem. A zaczęłam pływać, żeby jakikolwiek sport uprawiać, żeby coś robić. No i lubię to. Jeździmy na zawody, oczywiście jest rywalizacja, medale się zdobywa, dyplomy, to jest ogólnie fajne. Już na tym etapie takim treningowym, kiedy zawodnicy już nauczyli się pływać wszystkimi 4 stylami i zaczynają już pływać w sposób sportowy, no to zaczyna się walka z czasem, tak? Zaczynamy już, oprócz techniki pływania, którą też ukształtowujemy cały czas i pilnujemy tej techniki poprawności, no to walczymy z czasem, staramy się coraz szybciej pływać. I tutaj już zaczynamy wkładać bodźce, które stymulują narządy wewnętrzne do bardziej efektywnej pracy, czyli układ krwionośny, oddechowy. I tutaj dużo zadań jest właśnie skierowanych na to, żeby ten układ oddechowy i krwionośny bardziej rozbudowywać i żeby był bardziej wydolny. Treningi nie są najlżejsze, bo 2 razy w tygodniu trzeba wstać o 6 i na 6:45 być na sali. Panie zawsze nam mówi, czy dobrze pływamy, czy mamy pływać szybciej, czy wolniej. I czasami mamy odpuszczenie, czyli pływamy mniej, a czasami po prostu pływamy szybko, jak na przykład jak się przygotowujemy do zawodów. Atmosfera jest bardzo fajna, na przykład w poniedziałek, we wtorek pływamy rano na przykład technikę, a po południu mamy sztafety na przykład, albo w poniedziałek mamy mocny trening, a w środę spokojnie odpoczywamy. Trening to jest właśnie droga do tego, żeby potem sprawdzić swoje umiejętności. Sprawdzianem tych umiejętności jest udział w zawodach. Praktycznie w każdej kategorii wiekowej mamy medalistę mistrzostw Polski. Od 14-latków począwszy do seniorów skończywszy. Nie mówiąc o tym, że mamy zawodnika, który startował w mistrzostwach świata. Seniorów. To jest Jan Świtkowski. To jest potencjalny kandydat z województwa lubelskiego na olimpiadę w Rio de Janeiro.